A ja bym zjadł pizzę. Daj nam 19 minut i ogarniemy. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję pani za pizzę. Dziękujemy, proszę, życzymy smacznego. Pizzeria no problem. Zamówienie było no problemowe? Bez problemu. Dziękujemy serdecznie, nam pozostaje tylko i wyłącznie 100% konsumpcja tego. Dziękujemy. Ja w ogóle w życiu staram się mieć jak najmniej problemów, a tutaj jest w ogóle no problemo w 100%. No duża, przede wszystkim jest duża i jest ciepła, co biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne w Gorzowie jest dużą, dużą, dużą zaletą. Zobaczymy, kto będzie chciał jeść, czy będą chcieli zawodnicy, zawodniczki jeść. Martin idzie z pizzą. Do kogo? A hamburger. Ty, to jest Big Mac. No, jak Big Mac. Jeszcze z tym, z tym sezamem. Ej, ale beskidu smakuje jak Big Mac. Że przygotowali wersje specjalne? Specjalnie dla zawodników i zawodniczek, więc... No problem. No problem, dobrze. Zawodnicy jedzą, konsumują, bawią. Smaczna w ogóle? Smaczna. A ciepła? Bardzo ciepła, jak emocje. Gorąca, jak emocje tu na stadionie. Od 3 dni pada, ale gorące, w sensie na stadionie jest tak gorąco, jak ta pizza właśnie. To smaczne, ja tutaj nie będę przeszkadzał, bo to bez sensu zupełnie. Moja kaja by chętnie zjadła. A gdzie ona jest? Na szybkość. A pan już jest po obiedzie przecież. Od ojca czy od nas weźmiesz? Tego to ja nie wiem. To okay. Powiem ci tak, od ojca nie bierz, proszę bardzo. Dasz na tego. Weź kawałek kaja, no patrz, chłopaki ci dają, patrz. Przytrzymać ci kawałek? Przytrzymać? Nie, to jest z kurkami. Przytrzymać ci krótko. Dobra, ma być ciepło, zmierzymy temperaturę po dekoracji. Mi się cieplej zrobiło. Nie. Przepraszam, co pan tutaj robi? Pyszne, naprawdę dobra pizza. Pycha. Michał, mistrz Polski na 800 metrów, wicemistrz Polski na... Ale jeść to tak, o... Rafał, o, Rafał, może chciałbyś porozmawiać. Może chcesz pizzę? Tak, tak. Tak, ty wczoraj pewnie wieczorem dużo pracy miałeś, co? Rafał, który jest fizjoterapeutą polskiej kadry, dużo roboty z zawodnikami, zawodniczkami. To mistrzostwo, to już jest, wiesz, zbierasz śmietankę, podziwiasz starty. Ale mówisz o tych śmietankach, że śmietanka fizjoterapeutyczna. My też statystami. Właśnie widzę, ale jakimi? Wyróżniającymi się. No problemo. Dobra, jedz i nie będę przeszkadzał, bo to tam już proszę bardzo, smaczność. My jesteśmy z Poznania. Portal zabawy biegowej, niszowy, bardzo niszowy, ale karmimy, to jest taka akcja wsparcia charytatywnego, wspieramy zawodników, bo mizernie, proszę zobaczyć, od góry do dołu, chudziutki, wyżyłowany, no jest... Uważam, więc weź to wypełnij jakoś, nie? Weź to wykarm. Czy miałeś kontrolę antydopingową? Jestem w trakcie kontroli antydopingowej, bo mi brakło, nie? Brakło mi. Ja nie gwarantuję, że ta pizza nie jest, ona jest dopingowa, ale czy jest antydopingowa, nie wiem. Zobaczymy. Smacznego. O, z chipsami. A skąd takie rzeczy? Nie wiem. Tak, proszę. Przyszedł głodomór. Lubisz pizzę? O! Jesteśmy bardzo głodni, pobiegaj! Dobra, jedzcie, nie gadajcie. Szymon tylko w trójkącie. Dobra, to też zawsze warto wiedzieć pewne rzeczy, wyciągać z tych mistrzostw z Polski. To jest smak pizza w ogóle. Smak... Ale tobie chyba nie proponowaliśmy, Maciej, wydaje mi się. Ładuję węgle. Węglowodany. Filip, czyli biegacze średniodystansowi ewidentnie jedzą pizzę. To wegańska, o salami leż, ale wegańska, bez glutenu. Ja, a bo pani mówiła, że się starała i się postarała. Dobra, tam jest Patrycja. Czy Patrycja je... Rafał? Uratował mu, bardzo pięknie. No i są dymy w polskiej kadrze. Cytuję Patrycja Wyciszkiewicz, Big Mac, bez żartu. Dalej. Nie? Mistrz Polski, kurka wodna. Tylko ta, napolitańska. Margarita. Bardzo dobra pizza, polecam na przyszłość mieszkańcom Gorzowa. I ludziom, którzy przyjeżdżają do Gorzowa. Naprawdę smaczne. Mądrość ludowa, ja bardzo lubię mądrość ludową. Za darmo i ocet słodki, pamiętajmy o tym, proszę bardzo. Inwestujemy w polską lekkoatletykę.
Nie usmol się. Tak czy nie? Przepyszna. Mowa smakuje podwójnie. Kolejny. Ja czuję, że trener, jak trenera recenzja może być wartościowa. Trener doświadczony, nie tylko... Najlepszy. To jest za tą dychę, co dostaliśmy. Tak? No. Jak nas zadychę, to dajcie adres, to ja kupię tam pizzę. A trener jak ocenia mistrzostwa Polski? Jakby najpierw tą pizzę 0-10? 0-10 to 11, nie? Z mistrzostwa Polski, zawodnicy, zawodniczki? Nie mogę jeszcze oceniać, bo to co najważniejsze to przed nami za chwilę. Dziwny ten ser, twardy ten ser chyba na górze. Taki trochę twardowy, ale pizzuszka przepyszna. Kropka. Jaka jest szansa, że jak ci dam kawałek pizzy, to się uśmiechniesz? Okej. Jak ci dam, zjesz pizzę? O, no to elegancko. A ty ją znacie tą panią osobiście? Która pierwsza zje? Jedzcie na zdrowie. Bo dzisiaj... Bardzo pyszna pizza, polecam. Dzisiaj to jest taki... Pizzeria no problem. W Gorzowie Wielkopolskim. Siostry Kaczmarek. Dziękuję. Tylko to nam zostało? No i co? Była pizza, nie ma pizzy.